Proszę Państwa, i powitajmy w Wałbrzychu na stadionie tysiąclecia arbitrów dzisiejszego spotkania i uczestników dzisiejszego meczu drużynę Rozwoju Katowice, którą wyprowadza na boisko w Wałbrzychu kapitan drużyny Rafał Lis. I witamy biało-niebieskich, witamy Górnika Wałbrzych wyprowadzonego przez kapitana drużyny Marcina Morawskiego. Po trzech porażkach z rzędu Górnik Wałbrzych przerwał złą passę, pokonując na własnym boisku 1-0 Rozwój Katowice. Mecz od samego początku zapowiadał, że będzie to spotkanie pełne walki, determinacji i wzajemnych ciosów jednej, jak i drugiej ekipy. Zgromadzeni na trybunach kibice skazywali zespół Beniaminka drugiej ligi na wysoką porażkę w tym spotkaniu. Jednak przecierali oczy ze zdumienia, gdy piłka uderzana przez Daniela Zinkę czy przez Mateusza Sawickiego nie potrafiła odnaleźć drogi do bramki gości. Po walce w środku boiska i wymienianiu ciosów, niestety w pierwszej połowie spotkania kibice nie obejrzeli bramek. Dopiero pod koniec spotkania po błędzie obrońcy Rozwoju, który minął się z piłką, padła bramka dla Górnika. Do straconej piłki dopadł Daniel Zinkę, który w tym spotkaniu zmarnował kilka sytuacji, ale w tej najważniejszej dla całego spotkania zachował się jak rasowy snajper i po minięciu bramkarza trafił do siatki gości na 1-0. Daniel Zinkę! Daniel Zinkę, 73. minuta spotkania, 1-0 dla Górnika Wałbrzych. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudny przeciwnik, bo Rozwój pokazał, że dobrze operuje piłką i wiedzieliśmy, że musimy u siebie wygrać i przełamać tą złą pasę. W końcu się udało, strzeliśmy jedną bramkę, a ja sam przynajmniej miałem te trzy sytuacje i jakbym wykorzystał tego wcześniej, to już wcześniej byłoby po meczu. No i cieszę się przynajmniej z tej jednej bramki, że zdobyliśmy trzy punkty. Dzięki temu zwycięstwu zespół Górnika Wałbrzych pozostaje w środku tabeli z 16 punktami. Jak na razie jest to wynik bezpieczny, lecz kolejnym rywalem dla Wałbrzyszan będzie wicelider tabeli, czyli Lech Rypin, który jednak przegrał ostatnie dwa spotkania. Musiał tak wyglądać mecz walki, ponieważ my graliśmy o życie, my graliśmy o 6 punktów. Gdybyśmy dzisiaj nie wygrali, przegrywając spotkanie, myślę, że wpakowalibyśmy się na dobre w strefę spadkową, a później ciężko się z niej wychodzi. Jesteśmy zespołem, który w najważniejszym momencie nie strzela bramki, a traci w najmniej oczekiwanym. Błąd środkowego obrońcy, ewidentny, strata piłki, który nie miał prawa zepsuć. 1-0 dla przeciwnika, czyli w tym momencie gospodarzy. I przegrywamy mecz. To nie jest pierwszy przypadek w naszej grze, że tak to wygląda, że indywidualny błąd zawodnika powoduje utratę przynajmniej punktów w tym meczu. Natomiast trzeba Wałbrzychowi pogratulować jednej rzeczy. Do walki do upadłego o zdobycie punktów było widać, że bardzo nam zależy i tym trzeba pogratulować z całego serca. Dzisiejsze spotkanie zaczęło się, myślę, od ataków gości. Mieliśmy problem z powstrzymaniem, powiedzmy, bocznych stref przeciwnika. Z biegiem czasu to się poukładało i myślę, że się mecz wyrównał. Mecz był otwarty, nas satysfakcjonował tylko wynik z trzema punktami i tutaj akurat my nie graliśmy na pewno na remis. Nie wiem, jakie założenia miał Rozwój, ale z tego, co było widać, myślę, że też grało zwycięstwo, dlatego ten wynik był, czy ten mecz wyglądał bardzo otwarcie.
my potrafiliśmy ugryźć przeciwnika. Myślę, że o tą jedną sytuację byliśmy lepsi. Pan sędzia, który z tego co wiem ma papiery ekstraklasowe, dzisiaj chciał wpłynąć na wiele rzeczy na boisku. Mam tu na myśli dominację i że to on decyduje, kiedy jest faktycznie kartka, a nie faul o tym decyduje. Ja uważam, że jasno są określone przepisy gry w piłkę nożną i czwóreczka dzisiaj lewy obrońca popełnił dwukrotnie czy trzykrotnie błąd. Moim zdaniem w sytuacji w drugiej połowie powinien wylecieć z boiska. Natomiast sędzia ma prawo, jak to powiedział do linii, że to on decyduje o tym, co się dzieje. W każdym spotkaniu można się przyczepiać do pracy sędziego. Zawodnicy popełniają błędy, ja popełniam błędy i myślę, że trzeba rozgrzeszyć sędziów, że błędy się zdarzają na poziomie drugiej ligi, bo sędziowie też popełniają w ligach wyższych, więc to jest błąd ludzki i to jest to wkalkulowane w grę. Tak jest, bo czekałem, że piłka mi skoczy. Chciałem bramkarza lobować, to niestety nie udało się. Jaki masz cel na kolejne mecze? Teraz jedziemy do Rypina i chcemy przywieźć przynajmniej pół. Jeden? Najlepiej trzy. Na kolejne mecze to na pewno będziemy grać o jak najlepsze wyniki. Będziemy się starać w każdym meczu grać o zwycięstwo, a myślę, że cel tutaj przed klubem jest postawiony jasny. Został skład odmłodzony, oparty na wychowankach Górnika, więc to jest jasno powiedziane, że gramy bezpiecznie, żeby się utrzymać. Zarówno trener Bubnowicz, jak i sami zawodnicy chcą z tego trudnego terenu przywieźć choćby jeden punkt, który jest dla Górnika bardzo potrzebny.